Cześć mordeczki, wiele osób pyta mnie, czy wszystko ze mną ok. I już mówiłem wam wcześniej po walce, że jest wszystko zajebiście. I dalej uważam, że jest wszystko spoko. Przemyślenia co do samej walki dam wam późniejszym dzisiaj wieczorkiem albo jutro, bo jest tutaj o czym pogadać, bo to mega kontrowersyjna była walka, mega kontrowersyjne zachowanie Amadeusza. Nie mam do niego żalu, bo do mnie zadzwonił, przeprosił mnie. Był tu ferwór walki, jemu bardziej zależało na ulicznym starciu niż na sportowym. Karę swoją dostał, bo przegrał, został zdyskwalifikowany. Szkoda mi strasznie, bo naprawdę walka toczyła się po mojej myśli, wszystko szło zgodnie z planem, byłem zajebiście przygotowany razem z moim trenerem, pracowaliśmy nad moim skillem do tej walki naprawdę bardzo długo. Szkoda, ale tak jak powiedziałem, to jest sport, tu się różne rzeczy zdarzają. Co by było, gdyby mnie nie sfaulował? Oczy widziałem, że miałem otwarte, możliwe, że już chciałem pomału wstawać, się przyklejać do niego. No, nie ma co gdybać. Stało się jak stało. Ważne, że dzwonił, że przeprosił. Czy spotkamy się kolejny raz? Tego nie wiem. Ważne, by już bez tak złej krwi, bo ja już żygałem tym konfliktem. Już chciałem go zakończyć dawno temu. Walkę obejrzałem raz, jak wracałem wczoraj z Łodzi. Także za mało jest przeze mnie przeanalizowana i nie chcę jeszcze tak się na surowo wypowiadać co do tego wszystkiego. Więc dajcie mi troszeczkę czasu na przemyślenia, obejrzenie tej walki, przeanalizowanie jej od A do Z i wtedy się wypowiem w 100%, co o tym wszystkim myślę. Na ten moment relaksuję się, chilluję, bo całe wakacje spędziłem na treningach. Mam nowego członka rodziny, gdzieś tam schował się pod łóżko. Więc co, do później i czekajcie, aż was poinformuję co do moich przemyśleń.